mojej perspektywy wyglądało to tak, że mecz był toczony w dobrym tempie, żywym tempie. Ani my, ani Śląsk nie zadowaliliśmy remisem, wprawdzie padł remis, ale nie interesowało nas przed meczem zdobycie jednego punktu. Walczyliśmy o trzy punkty, mieliśmy swoje dobre momenty, których nie potrafiliśmy zamienić na bramki. Oczywiście mieliśmy też troszeczkę szczęścia, tylko raz zatrzymała się na słupku. Myślę, że 0-0, ale mogło się podobać. Bardzo żałuję, że nie udało nam się wygrać tego spotkania. Trzeci mecz, w którym nie strzelamy bramki. Patrząc od meczu z Legią, w każdym kolejnym spotkaniu mamy więcej sytuacji. Z Legią mieliśmy niewiele, z Lechem mieliśmy dużo więcej. Dzisiaj też mieliśmy wiele fajnych momentów, wiele składnych akcji, ale wszystko dziś kończyło się w okolicach pola karnego, brakowało skutecznego strzału. Troszeczkę spokoju, za dużo nerwowości w tym wszystkim było, ale jestem zadowolony z sposobu gry, jaki zaprezentowaliśmy tutaj we Wrocławiu. Widzieliśmy, że to będzie trudny mecz dla nas i dla Śląska. Ostatnio nie wygrywał ani nasz zespół, ani z Wrocławia, dlatego szkoda, że remis. Myślę, że Tadzi również nie będzie z tego remisu. Pawłowski zadowolony, ale trudno czego przyjąć i myślę, że kolejne spotkanie. Dziękuję. Myślę, wyrównany pojedynek. Bardzo chcieliśmy go wygrać, dlatego też poprzez to Pogoń też mogła nas parę razy skontrować. Mieliśmy swoje sytuacje. No, chyba kluczowym momentem był ten wewnętrzny słupek, który nie zakończył się bramką. Także myślę, że 16 strzałów na bramkę, 7 celnych. Czyli po prostu staraliśmy się, chcieliśmy bardzo wygrać, nie udało się. Myślę, zasłużony remis, bo żadna drużyna nie zasłużyła na zwycięstwo.